Tegoroczny 44. Międzynarodowy Bieg Narciarski Oistebniański Bruclik cieszył się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Jest o blisko 40 zawodników więcej niż w edycji ubiegłorocznej. Zarówno frekwencja wzrosła w tych grupach dziecięcych, młodzieżowych, jak i w grupach tych dorosłych, czego również właśnie jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Rywalizacja odbyła się w 18 kategoriach wiekowych na odpowiednio dostosowanych do nich dystansach. Łącznie w biegu wystartowało 253 uczestników, nie tylko z naszego powiatu. Cały Śląsk, ze względu na to, że podczas biegu Oistebniański Bruclik odbywają się również Mistrzostwa Polski Górników, ale przyjeżdżają też do nas zawodnicy z pobliskich miejscowości z Czech. Rywalizacja wśród kobiet i dwóch najstarszych kategorii męskich rozgrywała się na dystansie 5 km, natomiast mężczyźni w wieku od 17 do 59 lat walczyli na dystansie 15 km o główne trofeum. W przypadku biegu głównego w tym roku pojawiły się pewne zmiany. Do zeszłego roku odbywał się między 17 a 39 rokiem życia, natomiast od tego roku między 17 a 59 rokiem życia. Można powiedzieć, że impreza ta łączy pokolenia. Najmłodszym uczestnikiem tegorocznego biegu był Xavier Wantulok z Wisły, urodzony w 2014 roku. Zaś najstarszym uczestnikiem był Edward Kurek z Katowic, który urodził się w 1939 roku. Dużo nie ćwiczę, ale poza tym, że biegam na nartach, co jest moim ulubionym zajęciem, to biegam normalnie na nogach i jeżdżę na rowerze szosowym, a na nogach biegam no, głównie maratony. Taki sportowiec, prawdziwy. No nie prawdziwy sportowiec, taki człowiek, który stawia sobie przed sobą jakieś zadanie i uważa, że może je wykonać, że jest w stanie pokonać te wszystkie trudności i ukończyć zawody. W biegu chętnie biorą udział nie tylko amatorzy. Dzięki temu zawody mają pewną rangę, mają pewien prestiż. Ci, którzy na co dzień ścigają się amatorsko, mają okazję pościgać się, porównać swoje czasy właśnie z tymi zawodnikami z górnej półki. Są tutaj reprezentanci Polski, kadrowicze. W zeszłym roku był również olimpijczyk Kamil Bury. Dlatego to jest też takie fajne, że można porównać się z tymi najlepszymi. Ceremonii wręczenia nagród trzem najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej dokonał Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, wójt gminy Istebna Łucja Michałek, zastępca wójta gminy Ryszard Macura oraz przewodniczący rady Stanisław Legierski. Każdy z dekorowanych otrzymał dyplom, szklany puchar oraz nagrody rzeczowe. O oprawę muzyczną zadbała Kapela Góralska. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.